samochodów spalinowych od 2035 autorstwa suwerennej Polski, jeszcze jako Solidarnej Polski, projekt uchwały, który wzywa wszystkie siły polityczne, wzywa organy Unii Europejskiej do tego, aby wycofać się z tego szaleńczego pomysłu. Trafił do Sejmu, został nadany druk i pani marszałek skierowała do komisji projekt. Ja mam przyjemność być sprawozdawcą tego projektu uchwały, która, mam nadzieję, połączy wszystkie siły polityczne. Średnia wieku w Polsce samochodu to 14 lat. Polaków nie stać jest na nowe samochody, a tym bardziej na nowe samochody, które mają być tylko i wyłącznie elektryczne. To wolność, a nie zakazy. To tak jak w przypadku telefonów stacjonarnych, rynek zweryfikował, co jest lepsze, a nie odgórny zakaz likwidacji telefonów stacjonarnych. I tak też w tym wypadku powinno być. Jeżeli chcemy, aby samochody elektryczne były wszechobecne i były główną podstawą mobilności, to przede wszystkim muszą być tańsze, muszą być dostępniejsze i przede wszystkim nie mogą demolować polskich sieci, ale na pewno o tym powie pan minister Janusz Kowalski. Więc my jako suwerenna Polska wzywamy wszystkie siły polityczne, te, które życzą Polsce dobrze i Polakom, aby poprzeć, aby najlepiej jednogłośnie w Sejmie przyjąć uchwałę, która wzywa organy Unii Europejskiej do wycofania się z ideologicznego, szaleńczego pomysłu zakazu rejestracji samochodów spalinowych od 2035. My, jako suwerenna Polska, od początku do końca przestrzegaliśmy. Mówiliśmy, że droga w zakresie ideologicznych pomysłów typu Fit for 55, a jego elementem jest zakaz rejestracji samochodów spalinowych, to jest złe rozwiązanie. My nie chcemy niczym w Hawanie, aby to oldtimery, youngtimery jeździły po ulicach, bo to ma być dla pasjonatów, a nie dla normalnych użytkowników. Samochody mają być takie, jakie Polacy chcą nimi jeździć. Chcą jeździć spalinowym czy też dieslowskim, niech jeżdżą. Chcą jeździć elektrycznym, to jest ich dobrowolny wybór, to jest ich decyzja, a nie decyzja odgórna, podyktowana często przez grupę lobbystów, którzy chcą zarobić na tej transformacji i na wykluczeniu komunikacyjnym. A pamiętajmy o tym, że Unia Europejska ma prezent. Przy tej uchwale, przy tej decyzji o zakazie rejestracji samochodów spalinowych zdecydowano, że marki luksusowe są z tego wyłączone. Więc dla takiego bogacza z Ferrari czy też inna marka luksusowa będzie dostępna w tradycyjnej technologii, a elektryczne mają być dla pozostałych obywateli Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polaków, a my jesteśmy temu przeciwni. Wolność i mobilność to jest ta decyzja, którą my wybieramy, a nie odgórne zakazy. Dziękuję. Eurokraci uderzają w wolność. Uderzają w wolność wyboru i uderzają w wolność poruszania się po własnej okolicy, własnej gminie, własnym powiecie, własnym państwie. Za kilka lat Polaków nie będzie stać na to, żeby z miejscowości Kobyłka dojechać do Lublina, z miejscowości Kompurachcice dojechać do Opola. Dlaczego? Dlatego, że eurokraci z Donaldem Tuskiem na czele, ponieważ on w 2019 roku projektował między innymi te przepisy w ramach Europejskiej Partii Ludowej, które dzisiaj przyjmuje jego koleżanka Ursula von der Leyen, zaplanowali, że pozbawią miliony Polaków możliwości posiadania samochodów z silnikami spalinowymi. A to oznacza również, że za 3-4 lata podwyższone zostaną koszty OC, będą nowe podatki nałożone na obecnych właścicieli samochodów z silnikami spalinowymi. Wszyscy Polacy zapłacą gigantyczne koszty ideologicznej polityki Europejskiej Partii Ludowej z Donaldem Tuskiem na czele. Donaldem Tuskiem, którego może rzeczywiście stać na to, żeby kupować sobie samochód elektryczny, bo za 5 lat nic nie robienia zarobił w Brukseli gigantyczne miliony złotych i ma jedną z najwyższych emerytur, prawie 30 tysięcy złotych, jak donoszą media. Być może Donalda Tuska za te 5 lat nic nie robienia stać, żeby jako emeryt kupować sobie samochód elektryczny, ale zwykłych Polaków nie stać na samochód elektryczny. Suwerenna Polska broni Polaków do posiadania własnego samochodu, do poruszania się. Jesteśmy przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu, szczególnie wykluczeniu komunikacyjnemu, które dotknie mieszkańców polskiej wsi. Nie ma na to naszej zgody i ufamy, że polski Sejm podejmie jednogłośnie taką uchwałę, która będzie broniła tego prawa, prawa Polaków do posiadania samochodu. Wiceminister Piotr Ciepłucha, bardzo proszę. Szanowni Państwo, unijni urzędnicy, którzy są oderwani od rzeczywistości, po raz kolejny chcą pozbawić nas praw i wolności obywateli, tym razem, jeżeli chodzi o możliwości poruszania się. I
Pomijam już aspekt bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych, bowiem wielu przedstawicieli służb przeciwpożarowych wskazuje i mieliśmy wiele takich przykładów, chociażby w moim regionie, w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie bardzo trudno jest ugasić pożar pojazdu elektrycznego, ale również fakty przemawiają za tym, że eurokraci są oderwani od rzeczywistości. Dlaczego? Niezbędnym komponentem do tego, żeby mogły być tworzone samochody elektryczne, są złoża litu, który służy do produkcji baterii zasilających te pojazdy. Złoża te, światowe złoża, wraz z możliwościami ich wydobycia, pozwalają na produkcję rocznie maksymalnie 8 milionów sztuk pojazdów elektrycznych. Tymczasem, szanowni państwo, według danych Eurostatu, w 2019 roku zarejestrowanych w ramach państw Unii Europejskiej było 236 milionów pojazdów spalinowych. Jak zatem przy produkcji światowej 8 milionów pojazdów elektrycznych zastąpić tą ilość do 2035 roku? Jest to nierealne, nie mówiąc już o tym, że jeżeli byśmy wykorzystywali w dużym stopniu złoża litu do produkcji baterii do samochodów elektrycznych, no to automatycznie uderzy to we wszystkich konsumentów sprzętu elektronicznego, ponieważ ceny laptopów, smartfonów automatycznie wskoczą w górę, jeżeli będziemy te złoża wykorzystywać głównie w celu produkcji pojazdów elektrycznych. Także absurd goni absurd i jesteśmy za tym, by wstrzymać te niekorzystne dla obywateli Unii Europejskiej przepisy. Pan poseł Mariusz Kałuszny, bardzo. Szanowni państwo, jak moi koledzy powiedzieli, my jesteśmy za wolnością. Ja się bardzo cieszę z tej ustawy pana autorstwa, pana ministra Ozdoby i kolegów z Suwerennej Polski. Bo szanowni państwo, dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, ja to wielokrotnie mówiłem, obecnie trwa wielka narodowa zbiórka na KPO. Jak dyskutujemy o 500+, o 800+, to niektóre siły polityczne i słusznie mówią, a skąd na to pieniądze? Państwo dziennikarze pytacie polityków, skąd na to pieniądze? I słusznie, my przy 500+ pokazaliśmy, jak uszczelniliśmy VAT, jak zwiększyliśmy dochody budżetowe, choćby, że zmalało bezrobocie, ale w sprawie KPO nikt nie pyta, skąd na to pieniądze. A przecież wiemy, że nie wystarczy składka członkowska poszczególnych państw. Właśnie z podatków, właśnie szanowni państwo, z takich podatków również na samochody spalinowe. I o tym Polakom trzeba mówić, że biorą udział w wielkiej narodowej zbiórce na KPO. Pani za to zapłaci, pani za to zapłaci i pan za to zapłaci. I nie miejmy tutaj złudzeń. Druga kwestia to Platforma Obywatelska często uwodzi, szanowni państwo, klasę średnią. Mówi, my jesteśmy przedstawicielami klasy średniej. My jesteśmy przedstawicielami ludzi z dużych miast. A to te osoby najbardziej ucierpią na całym pakiecie Fit for 55 i na tych rozwiązaniach, jeśli chodzi o samochody spalinowe. Te osoby, które się dorobiły dobrych, spalinowych samochodów, solidnych, nawet dwóch czasem w gospodarstwie domowym, czasem trzech, bo dziecko jest dorosłe i jeździ swoim samochodem. Te osoby, które zawodowo, turystycznie latają po Polsce, po świecie, te osoby najbardziej ucierpią. No i sam poseł Nitras będzie pierwszym męczennikiem tych wszystkich przepisów, bo on ponad 200 chyba ma lotów samolotem po samej Polsce. Więc to będzie pierwszy męczennik i pierwsza ofiara Donalda Tuska, jego kolega Nitras. I ostatnia rzecz, szanowni państwo, Unia Europejska, i to trzeba jasno powiedzieć naszym obywatelom, obrała taki sprytny sposób wprowadzania tej swojej szaleńczej ideologii, jak moi koledzy powiedzieli. Tak, szaleńczej ideologii, bo skoro Europa odpowiada za 7% zanieczyszczeń, a samochody spalinowe to jeszcze jakiś mały procent z tego, czyli pewnie promil, jeśli chodzi o globalne zanieczyszczenia. I szanowni państwo, wprowadza się to na siłę. To jest to nieracjonalne szaleńcze, ale Unia Europejska ma też drugi sposób. Ona wie, że są takie niepokorne, wolne narody jak Polska. Polska się nie zgodzi, Polska się zbuntuje. Stąd walka, co bardzo szybko zdiagnozował pan minister Ziobro, pan minister Kowalski, walka z wysoką ceną energii. Ludzi po prostu ma na to być nie stać. Ludzi ma być nie stać na drogą energię. I my jako suwerenna Polska stawiamy te kwestie na sztandarach, bo tu chodzi tak naprawdę o jakość życia Polaków i o wolność Polaków. Dziękuję. Dziękuję. Mam ograniczony czas, ale bardzo proszę o pytanie. Panie ministrze, chciałam zapytać o słowa premiera. On was obciąża za to, że nie, to jest zła reforma sądownictwa. Mówi, że to wam się nie udało i ma nadzieję, że w najbliższych miesiącach to się zmieni.
czujecie się odpowiedzialni za brak reformy sądownictwa w Polsce? Panie redaktor, pan minister Zbigniew Ziobro wczoraj przedstawił państwu poprzez media społecznościowe liczbę propozycji reform, która została zablokowana najpierw wetem pana prezydenta, a później decyzją polityczną w ramach relacji z Unią Europejską. Obecny stan prawdy nie jest wynikiem prac Ministerstwa Sprawiedliwości, a wręcz tego weta, czy też niektórych rozwiązań, które nie były stworzone w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jednym z elementów jest na przykład zwalczanie przestępczości. To, że dzisiaj proponujemy 800+, jest możliwe dzięki zbrodni VAT-owskiej, dzięki zmiany kwalifikacji podejścia do zbrodni, do przestępstw VAT-owskich z kodeksu karnego skarbowego na kodeks karny. To, że udało się zatrzymać mafię reprywatyzacyjną, lekową, śmieciową, to, że udało się sprowadzić reformę komorniczą, dzisiaj kat ucieka, a nie ofiara z domu, to, że udało się również prowadzić największą nowelizację kodeksu karnego, gdzie przestępcy brutalni na różnych tle, czy też seksualny, czy też mordercy, będą trafiać do więzienia z możliwością orzekania kary bezwzględnego dożywocia. To wszystko jest dzisiaj wynikiem tam, gdzie się dało. To premier tego nie wie, skoro was obciąża za to, że niestety wam oddał reformę sądownictwa i niestety wam nie wyszło. Panie redaktorze, sądzę, że to jest najlepiej pokazany przykład. Tam, gdzie była możliwość przeprowadzania reform, mamy gigantyczne sukcesy, łącznie ze sztandarowymi. No to już pani redaktor może zweryfikować, jaka była historia. Pan, tak, ale ja przedstawiłem weto pana prezydenta między innymi. Pani redaktor, my dzisiaj stawiamy na to, żeby reformować i żeby przedstawiać program i rozmawiać o tym, co jest ważne. Tak jak w grudniu 2020 roku mówiliśmy, że decyzja o przyspieszeniu celów klimatycznych nie jest najlepszym rozwiązaniem, to dzisiaj nie dyskutujemy o tym, kto to podjął, tylko jak z tego patowego sytuacji wyjść i między innymi Fit for 55 jest następstwem, bo jest narzędziem. I dzisiaj rozmawiamy o uchwale, która ma chronić Polaków przed tą drożyzną i my proponujemy konkretne rozwiązania. Nie ad personam, a fakty. Fakty są takie, że tam, gdzie można było przeprowadzić reformę, minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wraz z zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadził ją w taki sposób, że dzisiaj przestępcy trafiają do więzienia, a korzystają na tym Polacy, bo wpływy do budżetu są coraz większe. Tam, gdzie zawetowano, jak widać, rezultat jest różny i stąd my apelujemy do tego, żeby podchodzić do tego tematu sprawiedliwie i pokazywać fakty, bo wetowanie czy blokowanie reformy nie było po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Fakty są takie, panie ministrze, że to premier was, ministrów, obciąża za to, że są za długie kolejki w sądach, że rozprawy idą za wolno, że reforma sprawiedliwości nie jest zreformowana. Takie są fakty. W 2017 roku minister Zbigniew Ziobro przedstawił reformę sądownictwa, która została zablokowana dwoma wetami pana prezydenta Andrzeja Dudy. Od tego czasu toczy się w naszej ocenie całkowicie bezskuteczny tak zwany dialog z Brukselą. Bruksela nas szantażuje. I wszystkie ustawy, które powstawały dotyczące sądownictwa, między innymi Sądu Najwyższego, powstawały albo w Kancelarii Prezydenta, albo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja doceniam zawsze pewnego rodzaju samokrytycyzm i odbieram opinię pana premiera Mateusza Morawieckiego, naszego sojusznika z Prawa i Sprawiedliwości, jako zielone światło w końcu dla naszych wstrzymanych w 2017 roku reform. Jestem przekonany, że choćby nawet jutro możemy zorganizować nadzwyczajne posiedzenie Sejmu po to, żeby przyjąć reformę sądownictwa przygotowaną przez pana ministra Zbigniewa Ziobro i przez środowisko suwerennej Polski. Jeżeli ocena pana premiera Mateusza Morawieckiego dzisiaj de facto jest pewnego rodzaju podsumowaniem braku skuteczności w relacjach z Unią Europejską, dojścia do ściany. My przed tym przestrzegaliśmy, przed tym, żeby nie wolno pozwalać naruszać suwerenność eurokratom, jakimś brukselskim urzędnikom, którzy mówią nam, jak mamy zarządzać swoim wymiarem sprawiedliwości, chociaż nie jest to kompetencja Unii Europejskiej. Mieliśmy w tej sprawie rację. I jestem przekonany, że jeżeli chcemy zreformować wymiar sprawiedliwości w zakresie sądownictwa, a chcemy, to wrócimy do reformy Zbigniewa Ziobro, które zostały zablokowane w 2017 roku. I tę opinię pana premiera Mateusza Morawieckiego traktujemy jako zielone światło i może, być może pan premier Mateusz Morawiecki przekona panią marszałek Elżbietę Witek i jutro możemy zorganizować nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, przyjąć nasze reformy. Jesteśmy w stanie w ciągu jednego miesiąca zrobić porządek w polskim sądownictwie, zakończyć tą anarchię, zakończyć to rozpolitykowanie niektórych sędziów, którzy chodzą na ustawki z politykami Platformy Obywatelskiej albo chodzą do programów TVN i atakują Rzeczpospolitą Polską, czy niektórych innych polityków, którzy podburzają zrewoltowanych sędziów. Sędziowie powinni orzekać, a nie chodzić na ustawki Platformy Obywatelskiej. Choćby jutro jesteśmy w stanie przyjąć cały pakiet suwerennej Polski dotyczący sądownictwa, ale musi być odrzucona polityka uległości wobec Brukseli, musi być odrzucona polityka konsultowania ustaw sądowych z Brukselą. Przecież ostatnia ustawa, która jest bezprecedensowa, dlatego że nie ma w Unii Europejskiej żadnego państwa, które umożliwia podważanie statusu sędziego.
czyli ustawa przygotowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów razem z urzędnikami z Brukseli poza Ministerstwem Sprawiedliwości, jest ustawą, która jest, no, która narusza porządek prawny Rzeczpospolitej, która narusza polską konstytucję. Wycofajmy się z tego, przyjmijmy jak najszybciej znakomitą, profesjonalną reformę ministra Zbigniewa Ziobro. To minister Zbigniew Ziobro miał rację, my wiemy jak to zrobić. Jeżeli będziemy odpowiedzialni również za sprawy unijne, przywrócimy również porządek w relacjach unijnych. Jeżeli będziemy odpowiedzialni za sprawy dotyczące podatków, zrobimy i przygotujemy taką reformę podatków, żeby wszyscy przedsiębiorcy, wszyscy Polacy wiedzieli, że podatki są czytelne, jasne. Suwerenna Polska nie boi się odpowiedzialności. Dziękuję. Czy 43 000 złotych to jest odpowiednia godna pensja dla Michała Kuczmarowskiego, prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych? To proszę pytać mocodawców, czy też osoby, które tego typu stawki ustalają. Trudno mi jest się odnosić, czy ktoś... W Pana przekonaniu zasługuje na taką pensję? No, bardzo duża kwota, czy zasługuje? No ja mogę bazować tylko i wyłącznie na tym, jaki jest zakres informacji publicznej dotyczący funkcjonowania dzisiejszej agencji, która kiedyś nazywa Agencja Rezerw Materiałowych. Więc no, ciężko mi się do tego odnosić, to już jest rozumiejąca na tych, którzy rzeczywiście zatrudniają pana. Ale jest panowie ustawa kominowa, no to po co ustawę kominową robić, skoro później można sobie na przykład Agencję Rezerw Strategicznych pod tej ustawy wyjąć? I pan prezes zarabia dwa razy więcej niż premier Morawiecki. Panie redaktorze, uważam, że zarobki powinny być adekwatne do kompetencji i do tego, w jaki sposób ktoś ponosi odpowiedzialność. Ale jak pan doskonale wie, my reprezentujemy suwerenną Polskę, która uważa, że w sprawach, gdzie na przykład ktoś się nie sprawdza, to powinien być rozliczany jak menadżer. I nie chcemy w tej chwili oceniać agencji, która bezpośrednio nie jest podległa pod jakiekolwiek osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy też pod polityków suwerennej Polski, więc to zostawiam do oceny państwa redaktorów. Czy to jest zbieg okoliczności, że człowiek, który kiedyś pracował wraz z premierem, jeszcze w czasach bankowych, teraz... Premier dla niego robi specjalny wyjątek, żeby mógł zarobić więcej? To jest w jego okoliczności? Nie znam okoliczności tej sprawy, więc nie chciałbym się wypowiadać na temat szczegółów relacji, czy też tego pana, którego praktycznie ledwo znam, więc wolałbym, żeby był rozliczany jako menadżer i mam nadzieję, że też zasługuje, jak zasługuje, ale dość skryta agencja, jak pan doskonale wie, na przykład działalność agencji jest podyktowana tajemnicą z uwagi na bezpieczeństwo państwa. Lewica twierdzi, że 17 grudnia minister Błaszczak miał na biurku informację w Meldu o rakiecie. Po pierwsze, czy dokumenty powinny być utajnione, po drugie, czy gdyby okazało się, że faktycznie wiedział, to jest to powód do tego. Pan premier Błaszczak stanął o wysokości zadania, tam gdzie zobaczył, że mogą mieć nieprawidłowości, zlecił swoisty audyt. Dziwię się, że w Polsce opozycja zapomina o tym, jaką gigantyczną pracę wykonał. To Die Welt, to praca holenderska, to prezydent nawet Stanów Zjednoczonych docenia premiera Błaszczaka, my też go doceniamy. Jest to najlepszy minister obrony narodowej na tak trudne czasy. Po 89 nie było nigdy takiej rewolucji. Wszyscy go doceniają i warto, żeby też to media zauważyły, tak samo jak i opozycja. Postkomuniści, którzy swoje korzenie mają w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a więc sowieckiej kolaboracyjnej formacji, która służyła Moskwie, dzisiaj rozprzestrzeniają mnóstwo fake newsów. I te fake newsy rozprzestrzeniane przez postkomunistów z partii pana Czarzastego, który należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, służą oczywiście Rosji i Putinowi. Tak było 5, 10, 15, 20, 30 lat temu. To po raz kolejny pokazuje, że budowa silnej polskiej armii powinna również być oparta o walkę z dezinformacją, a w tym przypadku również o dekomunizację. Im mniej komunistów, tym mniej fake newsów. Dziękujemy. Dziękuję państwu. Dziękuję.